Państwa, również poinformuję, że w ostatnim czasie już po... Znaczy to jest koniec, jeżeli chodzi o uchwały. Płynął w ostatnim czasie, to jest już praktycznie wczoraj przyszło pismo. Nie było jeszcze ono na zarządzie. Przepraszam, zarząd. Ale odczytam radzie. Jak po co też są radni, są członkowie zarządu, są również radnymi. A to zarząd infrastruktury, a było to na konwencie przewodniczących. Zarząd infrastruktury komunalnej transportu informuje, że jest obecnie w trakcie rozwijania systemu KMB. Co to jest KMB? Rowery miejskie. Na rozbudowie sieci rowerowej, stacji rowerowej obsługujących przedmiotowy system. Napisamy, że planuje się, aby w system KMB wchodziły w skład systemu komunikacji miejskiej w Krakowie. Co wiąże się między innymi z tym, że stacje rowerowe powinny być lokalizowane bezpośrednio lub wręcz na przystankach komunikacyjnych. W związku z powyższym tutejsza jednostka zwraca się do Państwa z zapytaniem o możliwość sfinansowania montażu stacji na terenie Państwa dzielnicy znajdującej się w zasięgu obecnie funkcjonujących stacji rowerowych. Koszt postawienia jednej stacji szacuje się około 50 tysięcy złotych. W przypadku wygospodarowania odpowiednich środków, Państwo na jedną stację City deklaruje, że w ramach posiadanych środków własnych będzie dążył do wygospodarowania środków na postawienie na terenie Państwa dzielnicy kolejnej stacji rowerowej. Czyli damy 50 tysięcy na jedną stację rowerową, postawimy na drugą. Na dzisiaj mamy jedną stację rowerową. Ale zdemontowali tą stację, nie wiem czemu. Damy 50 tysięcy. No i damy 50 tysięcy, to nam wrócą. Ja chciałem Państwu tylko powiedzieć, że ogólnie było lekko śmiech i chichy na ten temat, dlatego że to jest, proszę Państwa, no, jeśli to ma być uzupełnienie, to są i środki unijne i inne. Wszystkie miasta sobie z tym poradziły, oddały prywatne firmy i tak funkcjonuje. No. Wrocław, Warszawa. Po drugie, to nie jest za free, to tam, się, tam za to się płaci kartą. Więc jak nam będą te środki oddawane, to może. Gdzie mam podpisać? Przepraszam bardzo, tylko jedną rzecz jeszcze zrobię. Pani się Basia omówiła na 21 i chciałabym, żeby szybciej skończyć sesję. Co? Proszę Państwa, uprzejmie Państwa informuję, między innymi Pan Jacek się tutaj zwrócił o informację na piśmie na temat realizowanych zadań. Myślę, że poinformuję Państwa, nie tylko Pana Jacka, ale wszystkich Państwa o tym, jak... No dla mnie chciałem na piśmie, żeby bo to jest dobra lektura. I wtedy można sobie spokojnie to przeanalizować, a w momencie przedstawienia słownej to i tak już wszyscy są na wakacjach, więc rewizja, gdy jest wolna. Ja to Państwu prześlę, a dokładnie Pani Basia, prześlę Państwu tą informację na mailę. Jeszcze raz zweryfikujemy, jeżeli chodzi o remont. Chciałem tylko Państwu powiedzieć na dzisiaj piszę. Zakończyliśmy remonty następujących ulic. Ulica Dworcowa kosztowała nas 62 964 zł. Maliewskiego 64 822 zł. To jest ulica Kopiec. Tak, Pani Basiu. To jest tylko hasło. Zamojskiego 69 783 zł. Rydówka 67 003 zł. Pod Wierzbami 38 355 zł. Skromna 56 626 zł. Wałowa 67 639 zł. Kacza 45 484 zł. Gumińska 11 903 zł. Wodna 32 147 zł. Grochowa 61 872 zł. Trauguta 52 397 zł. Jest, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście, dwanaście, trzynaście. I z tej listy jest to, proszę Państwa, środki na kwotę 630 999 zł 35 groszy, a mieliśmy do rozdysponowania 630, nie wiem, czy zostało nam bardzo. Mieliśmy, proszę Państwa, do rozdysponowania środki do dyspozycji. Proszę? Co?
631 tysięcy. W związku z tym, proszę Państwa, zostało 65 groszy z pieniędzy, które mieliśmy w dyspozycji. Natomiast na dzisiaj pojawiły się wolne środki, te, które są z przesunięcia, pojawiły się wolne środki, proszę Państwa, jeżeli chodzi o utrzymanie długich chodników, 50 tysięcy, 85 tysięcy i 30 tysięcy z priorytetów, które przesunęliśmy, co daje kwotę 165 tysięcy. Dobrze, czy? 165 tysięcy. Otóż na liście, proszę Państwa, oprócz ulicy Potrzeby jest ulica wysoko na liście ulica Staromostowa. Jest ulica Staromostowa, ale jest ulica również Rękawa. Moja propozycja jest taka, żeby się wygadać z panią Rękawka. Teraz jeszcze ostatnio widzę, że są dziureczki tam jakieś, coś ostatnio, coś nie wiem, woda i tam nie ma najgorszej sytuacji, żeby połączyć te dwa zadania i zrobić ulicę. Bo do środku po prostu następnych, jak zanim zejdą, to nie zrobimy, nie zrealizujemy tych zadań. Czy rozumiem, że Potrzeby teraz będzie robiony? Tak, jeszcze nie jest wyceniona, ale zostałaby tak. Potrzeby. Rękawka. No to Rękawka byłaby Rękawka. Mamy 95 tysięcy na Staromostową. Obraciliśmy do około 60 tysięcy na okręg ze względu na to, że proszę Państwa jest mało środków. A jeszcze radni niektórzy nie zrobili nic u siebie w okręgach, a są w uchwale. Moja propozycja jest taka. Na tej Rękawce tam się nic, bo lewą stronę mamy zrobioną i tam ta dolna część, tam się nic jakiegoś tragicznego naprawdę nie dzieje. Żeby próbować, żeby, bo to jest okręg pani Kasi Babiany, myślałem, może jutro będę widział na sesji panią Kasię, myślę, że tutaj też jest propozycja dalej, żeby po prostu z tych dwóch okręgów, żeby zrobić tam ulicę Staromostową i dokończylibyśmy po 3 latach ulicę Staromostową. Jest, myślę, że też nie słyszę jakiegoś sprzeciwu w Radzie. I następne oczywiście według kolejności list. Otóż, jeśli chodzi, proszę Państwa, o budowę ogródków wiertlańskich, zadanie inwestycyjne, które na szczęście, bo się wszyscy martwiliśmy, że właściwie znikli, wykopali dziurę i nie było i 2 miesiące, kaczki zaczęły pływać, termin mieli do końca czerwca. Są już po terminie, rozmawiałem wielokrotnie z panem inspektorem, jestem też pisałem pisma, żeby nie wyrażał zgody na żadne przedłużenia terminu, etc., bo było na tyle czasu w tym roku, żeby to zrobić. My dali, że środki w tamtym roku dostali na urządzenia zabawowe, ratując tamtego roczne ludzi. I oni mieli środki na to, także nie była sytuacja, że mieli taką sprawę. Wylewana jest na dzisiaj, zamontowane są urządzenia zabawowe. Nie wylewana w polu. Proszę? Nie innego koloru. Ale na co, u tych urządzeń? Czy innego podłoże, czarne. Ale nie ma czarnego, tam są kolory podane. No, może to jest wstępnie. To nie jest, nie. Proszę Państwa, fioletowy, jest tam, jedna jest fioletowy, drugi jest chyba czerwony. Tak, to znaczy, że jeszcze daleko w lesie. Moi drodzy, ja bym chciał, żeby to było na wakacje, nie będzie to, no mam nadzieję, że do końca czerwca. To będzie. No na to nie mamy, no powiem szczerze, no co możemy. Czy nie, no tylko jedynie faktycznie, żeby ich po prostu... Znaczy, nie, stawi przez 6 miesięcy, nie ma w ogóle żadnego buczana, żeby to spokojnie spadać. Ja wiem, że padało przez 2 tygodnie, ale do tego czasu może być coś. Nie, no to na tej zasadzie padało, teraz jest ciepło, no nigdy nie, na zewnątrz się robi warunki. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że te urządzenia są montowane. To zadanie nie jest zagrożone. Jest ogłoszony przetarg teraz na ogrodzenie na terenie dzielnicy 13. Z tych ogrodzeń będzie ogrodzony ten ogródek. I między innymi z tego przetargu będą również tam robione ławki. Będą urządzenia zabawowe dodatkowe dla szkoły tam na za 10 tysięcy na Bitwa. I ogrodzone ogródka na Bagna. Tyle. Środki wolne z tego, co w ramach przetargu doposażenie. Wygląda na to, że jest 27 tysięcy złotych. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie jeszcze na koniec.
Jeśli chodzi o ten ogródek, on na 2012 roku kosztował 105 tysięcy złotych, w 2013 105 oraz 45 z korytetu. No tak, panie Wolku, miał kosztować na początku około miliona, także myślę, że to nie są... On nie jest całość oczywiście oddany, bo myśmy tam przecież robili inne rzeczy. W 2000 zapłacono 86 tysięcy. Do zapłacenia jest 122 w tym roku i 17 z priorytetem. Teraz tak, jeżeli chodzi o Park Żeglarskiego, projekt jest zlecony 5 tysięcy, projekt, aha, jest już tylko w trakcie realizacji, 3100 będzie kosztował projekt, założyliśmy 5 tysięcy. Odnoszę się do tej wielkiej dyskusji, czy trzeba było 10, 15 czy 20. Wygra firma za 3100. Pani Basia była na wizji też lokalnej. Uzgodnione są. Ale spotkanie w terenie ja nazwałem wizją. Proszę Państwa, doposażenie ogródków jordanowskich to jest to, co mówiłem. 10 tysięcy szkoła podstawowa na Golikówce i 6 tysięcy ogrodzenie ogródka na Bagrach. To jest te 6 tysięcy, które... Mówiłem, że jest wyłoniony teraz był przetarg i jest wyłoniony przetarg. Zaangażowane środki finansowe. Idziemy dalej. Po tu na łódkach to się cały czas się zmienia, bo nie są zapłacone jeszcze faktury. Budowa oświetlenia. Budowa oświetlenia 1 lipca było otwarcie ofert. Nie mamy jeszcze informacji, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Jak będzie na WIP-ie, będzie informacja, kto wygrał ogrodzenie. Ogrodzenia, znaczy oświetlenie. Oświetlenie, przypomnę, to była ulica Skromna, ulica Motyla i ulica Rolego. Daję dalej. Przebudowa Golikówka Małych Błaszów. Też jesteśmy na samym końcu. Martwiłem się też ostatnio, bo się pojawiła informacja w prasie, że wykonawca, firma wykonawcy jest teraz, no, wykonawca ma tam problem, firma Skobut, ale mamy tam z tego co wiem to do pomalowania pasy, które nie są notabene. W tym drugim wystąpieniu rozmawiałem tu z panem radnym. Jakby tylko można było potem, żeby skreślić parę słów odnośnie tego. Panie Przewodniczący, ja zawsze piszę, ale te ostatnie pisma moje leżą dalej też. Nie damy rady. Jeśli chodzi, ale w sprawie akurat oznakowania nie ma. Nie ma żadnych zapisów. Wystąpimy o oznakowanie ulicy Małych Paszów, dlatego że jest tam problem z parkowaniem na tym nowej drodze, tam się zrobiło parkowisko nie po to się buduje chodniki, żeby parkowały pojazdy na chodnikach. Teraz tak, budowa chodnika wzdłuż ulicy, to jest ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bielickiej. Rozmawiałem dzisiaj z panią Inesą Jakubik, która jest koordynatorem tego, tam m.in. plac, znacznie plac Wojny Podgórski i ten chodnik będzie zlecony w przyszłym tygodniu, idzie do przetargu. Na szczęście zmieniono uzgodnienia z IKIT-u, bo po tych uzgodnieniach z IKIT-u bałem się, że to jest niewykonalne. Po prostu z IKIT doszedł już do szaleństwa we własnej instytucji, kiedy się okazało, że będzie osłaniać 40-letnie kable trakcyjne na drugą połówkową, oznaczało to, że te kable były wyciągane z ziemi, osłaniane, co jestem świadomy, że przy wyciąganiu tych kabli te kable nastąpiły uszkodzeniu. Asfalt nawierzchnie odciążające, że gospodarstwo będzie robione z kostki grubowej rozpieralnej, bezfazowej i nie powinno być problemu. Jest zlecane, powiem tylko, że przewidywany koszt inwestorski to jest ponad 800 tysięcy złotych. A wrócą pieniądze? Też zobaczymy po przetargu. Proszę Państwa, i Nadwiślańska. Jest opracowanie projektu 2013 10 tysięcy i realizacja 2014 80. Pozostałe to o tych ofertach cenowych. To wiecie, że Rada podjęła uchwałę ostatnio o zwiększeniu środków o 4800. To jest to, co było na wniosek. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pochylenie dla osób niepełnosprawnych,
W tym roku ma się pojawić, poprzez uwagi środki, ma się pojawić koncepcja i projekt. I obniżenie za 14 350. To są te pozostałe środki. Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Może to łatanie dziury. Ale my, Panie Wolku, nie łatamy dziur z naszych środków. Faktem jest, że też dzisiaj nie dałem już rady. Natomiast na pewno w dniu wcześniejszym wyjdzie dosyć ostre pismo, jeżeli chodzi o łatanie tych dziur na terenie dzielnicy 13. Nie może być sytuacji, że przez ostatnie 3 miesiące nie było tam ani jednej dziury. Proszę Państwa, dojazd, Gorza Przekuje, już nie mówię peryferię. Ale proszę Państwa, przejechać przez takie ulice jak Węgierska, Krakusa, Robi się nie ma nic do utrzymania. Zrówki zrobili. Robi się nie ma nic do utrzymania. Na dziury brakuje pieniędzy. Również wystąpi o to, jeżeli mają być dywaniki robione na terenie dzielnicy, że w tej sprawie chciała dzielnica koordynować sprawy, żeby nie było sytuacji, że są potem zarządy, że się robi w jednym miejscu. Ja mam jako zarząd mojej sprawy, ale co? No właśnie tą sprawę, że jeżeli brakuje mieście praktycznie na dziury, to decyduje o tym, że pomimo braku środków w mieście robi się nawet dywaniki. Persy. Panie Janie, no. Znaczy, proszę Państwa, panie z zawodów uważam, proszę Państwa, że z jednej strony trzeba też rozróżnić dwie rzeczy. Jest również program nakłady. Na terenie naszej dzielnicy będzie ulica Setkowskiego robiona i mają być robione ulice w rejonie ulicy, znaczy Lipowej. Setkowskiego już jest robione. No, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, bo poprzednio tam jest na skrzyżowaniu Błogosza Setkowskiego przejście dla pieszych, oznakowane zresztą. I poprzednio były stare chodniki, to po prostu siadły i jakoś tam chodnikami jechali. I dzisiaj jak szłam do rady, już nie zdążyłam podejść, bo mi mieszkańcy zgłosili, że po prostu przy drodze rozbierają chodniki i że teraz nie będzie tego obniżenia. Jak? Myśmy robili tam przed tego obniżenia? Od strony Serkowskiego Długosza w górę, od strony plan Serkowskiego nie robiliśmy nic. Od tamtej strony. Ale robią coś przy chodnikach teraz? Tak. Rozebrane są chodniki. No to nie będą robić obniżenia na przejściu dla pieszych. Dobrze, ale to tam... właśnie mi zgłosił ktoś po prostu z mieszkańców, że jest zaniepokojony, bo nie będzie obniżał. To nie jest zły okres, więc proszę panią, ale... Myśmy przewidzieli na środki. Na obniżenie więcej. To nie jest zły okres i proszę panią, ale żeby zwróciła uwagę. Ale ja nie mam czegoś, że pani powiedzieć, że na obniżenie w tym rejonie chodników, gdzie są nie ma... Na Warnyjczy, na Orę, na Wyborza, nie wiem. Proszę Państwa, jedno z jednej strony, dlatego mówię, bo przecież przeznaczyliśmy środki na obniżenie sił. Tylko, że oni powiedzieli, że nie było, że ułożą z powrotem chodniki, a potem będziemy je po prostu składać w obniżenie. Ale teraz nie tu się nakręca gospodarka. Ja nie sądzę, żeby... Ja sygnalizuję problem, ktoś przyuważył, że po prostu za wysoko, czyli coś muszą wkładać. Ale nie jest kwestia też może za wysoko, tylko kwestia, żeby robić niwele te drogi i stąd może jest. Nie wiem, będę jutro z panią badana inspektora. Z takich informacji właśnie, proszę Państwa, na ostatnim konwencie przewodniczących, to był, proszę Państwa, tamten czwartek. Odbył się w dzielnicy 15 konwent i na tym konwencie dyskusja była na temat dożynek. Pan przewodniczący, panie doktor, jeżeli nie powiedział, a bardziej się śmieje. Na tym konwencie odbyła się dyskusja, gdzie mają być dożynki miejskie w przyszłym roku. W związku z tym, że okazało się, że oprócz dzielnicy 13 podjętej uchwały wystąpiła również dzielnica 14. Jest to dzielnica bratnia, ale po drugiej stronie Wisły, to jest rejon Krzyżyn i Łęgu. W związku z tym przewodniczący Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa podał pod głosowanie przewodniczących, gdzie mają być dożynki. Jak Państwo... Politycznie na pewno dobrze. Proszę Państwa, za dożynkami na terenie dzielnicy 13 głosowały 3 dzielnice. Przewodniczący Czekiewicz. Przewodniczący Platformy dzielnicy nie głosowali za dożynkami u siebie. Zresztą jak nie,
stwierdzili, że mieliśmy już do Rzymki, mówiłem, że też mieliśmy na spółkę, była podobna sytuacja. Próbowałem argumentować i stuleciem podwórza, i 40-leciem przyłączenia. Nie chcę tutaj mówić, jakie to były, jakie przesłanki były, ale widać było, że wszyscy dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Bardzo jak w naszej radzie. Znowu. Pani Adamie, sugeruje pan coś. Zasi na to nie rządzi platforma. U nas nie ma słowy. Proszę państwa, poinformowano, że w 2014 roku będą na terenie dzielnicy 14. No to będę dobry. Tyle. Ale nie był właśnie, Aniu, ale ty chyba czymś miałeś. Akurat w tej sprawie nie było żadnego. Dokładnie. Ale ja na tej sesji pieniędzy chcemy nagrodzić. O, tak, bo właśnie zawsze było. Nie było. Nie było. Nie było. Roku wyborczy. Proszę państwa, w okresie wakacyjnym chciałem powiedzieć, że też będziemy te dyżury mieć w sposób taki. Pani Basia nie wybiera się nigdzie, będzie tutaj dyżurować. W sprawach państwo macie do mnie telefon komórkowy. Postaram się też, żeby mieć czwartkowe dyżury, ale też te dyżury będziemy, w miarę będziemy je prowadzić, żeby miejmy świadomość. Mam informację też taką, że będzie też informacja na internecie. Proszę też opierać mailem, jak jakieś będą informacje pilne. Te wszystkie sprawozdania prześlę państwu, jak jeszcze tylko zweryfikujemy, żeby nie było potem, żeby je potwierdzić i na niestosowne dane. Koleżanka Ala, koleżanka. Ja mam taką prośbę, ponieważ przygotowujemy się do tego obchodu przyłączenia Krakowa i Podwórza. Połączenia, przepraszam. Apelowałbym tutaj do Komisji Promocji, żeby te wszystkie działania jakoś skomasować, żeby one się nie rozeszły, bo wystąpiliśmy do miasta, tu zarezerwowaliśmy swoje pieniądze, chcemy takie wydawać, sobie takie, żeby nam się to nie rozmyło, bo szkoda po prostu energii i środków, które pójdą gdzieś tam nie tak wykorzystane. Rozumiem, chciałbym też koordynator na pewno projektu. Nie, nie mam takiej ambicji tu. I są takie znakomite osoby. Robiliśmy tak, a link nie było jakiś. Tak, że mamy do widzenia tego i do. Ja tylko mam jedną sprawę, ale to już wiem, że jest właściwie nie do zrealizowania. Gdzie nauczy trafia, gdzie o to pielęgnacji, że ten temat jest pan nagrzany. Chciałem się do siebie zwrócić. On już wszystkie możliwe poruszył. Oddzielenie prawda ten pana, który. Może. To nie pan. A ten pan to już inna sprawa. Co no za tak jest. On tak pokazuje wszystko. Tak się kończy. To mnie pozwoli. No, no, dobrze, nie w domni na mnie. Gdyż mam już 3 lat, nie próbował. Nawet stoszki. Znaczy, tam już na tym odcinku nowej to są straszne zaleśne. Nie wiem, nie byłem tam. Niekoszone, niekoszone. Straszne zaleśne. Dżungl. Nie tylko w tym miejscu. Proszę państwa, dzielnica kosi teren, dzielnica pielęgnuje teren, który w tamtym roku, czy dwa lata temu zrobiła przy ulicy Żebika i tak. Ten teren wykosili za nasze pieniądze, a przy ulicy, tam gdzie jest chodnik, jest kaszczowisko metrowe. Dzwonię, rozmawia z panem inspektorem podziałkiem, który mówi tak, że pana wykoszono, nie wiem. No fajnie, za nasze pieniądze, ale pan ma pas drogowy po lewej stronie, gdzie z metrowej nie było od początku roku, tam nic nie widziało, żadnego koszenia. Trawa jest taka, że kierowcy już nie widzą ludzi, którzy chodzą po podatniku. I także proszę jechać w stronę Biedronki kawałeczek dalej, jak wygląda Żebika w drugą stronę. No, to jest taka sytuacja. Ulica Kukińskiego została na interwencję wykoszona, Lipska normalnie wykosili, Służyckiego normalnie, a Ściwiaka jest 1,5-metrowa do siódemki, jest trawa do sam pas. Jak się pyta pana Poniedziałka, czym to jest powodowane, że jeden odcinek się kosi, drugi nie był mi w stanie odpowiedzieć. Znaczy ja wiem, że na dwie dzielnice jest sam, jest w ogóle nie bawi na sytuacją. Jestem umówiony z dyrektorem, żeby ten temat jakoś rozwiązał. Kolega Jacek. Pierwsza rzecz, no to oczywiście przypominam, że sam projekt złożyłem miesiąc temu, który prosił o podjęcie działań. Druga rzecz, serdecznie zapraszam wszystkich radnych, zarząd,
Proponuję oczywiście temat do zielonych szyferów i chciałbym, żeby Państwo Komisja Infrastruktury, czy Zarząd, czy Radni bardzo chętnie się spotkał osobiście albo w większej grupie i żeby przedstawić ten temat, bo za chwilę on też oczywiście zgłosi. Więc chciałbym, żebyście Państwo też mieli wiedzę, o czym mówimy i o czym rozmawiamy. Bardzo bym prosił o przesłanie tych informacji, które Pan Przewodniczący wyłoczy. Też nie wiem, czy Pan są też już informacje na temat zadań realizowanych przez Dom Kultury Podgórze. Chodzi mi o te imprezy, które zostały już zrealizowane i ile środków, jakie imprezy jeszcze będą w tym roku realizowane. Czy tam są na przykład jeszcze jakieś luki, żeby na przykład zorganizować jakiś koncert, na przykład kolęd, który przyjdzie na małym Warszawie. I to myślę, że ma. I też proszę cały czas mówię, ja też rozmawiam ostatnio z panem Poniedziałkiem, żeby to można w ogóle nazwać rozmową, ale coś musimy, myślę, że coś musimy, proszę Państwa, na temat tej zieleni zrobić, bo teraz tak samo mówię, kwestia jest tego, że ponoć MPO się zajmuje opulaniem, bo pan mi pokazałem chodnik, który został zrobiony parę lat temu, nie tak dawno, wprawdzie nie z naszych pieniędzy, ale na naszym terenie i wydano pieniądze podatników. I praktycznie jest zawalony ziemią, piaskiem, mułem, drzewa w pasie drogowym, niewycięte, suche. No to ty mi mówisz, ale to teraz MPO się zajmuje mulaniem chodników, nie? Ja mówię, no dobrze, ale to przez ileś tam lat ZIGI też się tym nie zajmował. Czyli też chciałbym też się dowiedzieć, czy mamy pisać, czy piszemy my bezpośrednio do MPO odnośnie tego mulania w tych drastycznych miejscach, jak to mamy zgłaszać. No bo uprzejmie od razu wejdę w słowo. Uprzejmie Państwa informuję, że odbyłem w dniu wczorajszym spotkanie z panem prezesem MPO Kultysem w obecności jednego z zastępców dyrektora, panem Szewczykiem. Pan prezes Kultys, świadomy trudnej sytuacji dania ciała przez spółkę miejską, jeżeli chodzi o oczyszczanie, ilość zakresu, to naprawdę obowiązki nie gigantyczne. To też trzeba powiedzieć, że ZIPI zdał się, jeżeli chodzi o odśnieżanie, jeżeli chodzi o akcję zima. Jeżeli chodzi o oczyszczanie całego miasta, jest to pod MPO i już jest z budżetu MPO, czyli jak oni nie mają, twierdził, że jak dostali do września starczy na czyszczenie miasta, bo w akcji zima to są jedne pieniądze z oczyszczania. Odmulanie i teraz wyszło jeszcze zajęcie się tematem śmieci. Nowa ustawa wymusiła nowy system, to już wszyscy tym żyjemy od jakiegoś czasu. Na terenie naszej dzielnicy tak się składa, że firma złożyła odwołanie. Nie wiadomo, czy Urząd Zamówień Publicznych uzna to do odwołania, czy nie. Na dzisiaj nasza dzielnica obsługuje firma SIDA. Pani Basia przesłała wszystkim radnym informacje na temat, w razie czego, z kim się kontaktować z firmą SITA, jakie są... Nie, bo to jest taka, że nagle się okazało, że nikt nie wiedział z kim... Nie, zgadza się. O 24 wczoraj, to znaczy po północy rozmawiałem, kiedyś o 11 w nocy, bo jest dyżur. Fajnie się rozmawia, tylko że za tym nie idą żadne fakty. Ale ja tylko chcę powiedzieć tak, prosił pan prezes Kurty, w związku z tym, jak go znam lata i jesteśmy dosyć aktywni i potrafimy dużo, że tak powiem, rzeczy na niego mu prosił o miesiąc takiego oddechu, żeby oni poukładali, bo mają też... Nie, ale ja nie mówię o śmieci, ja mówię generalnie jako spółka. Ja nie mówię, że to jest kwestia odbierania śmieci, bo nikt tu łaski nie robi kasy, z nas to płaci. Prosił też, jeżeli w jakichś drastycznych sytuacjach, mam bezpośrednio, jeżeli Państwo byście mieli jakąś sytuację, między innymi ja sprzedałem temat, który był poruszany na ostatniej sesji, odnośnie placu na Rybitwach, tego elementu niezgodnego z prawem przez spółkę, jeżeli chodzi o Rybitwy, żeby obowiązek placu jest zabieranie tych śmieci. W związku z tym to nie jest kwestia, że opłacę mniejszy wjazd za to, że zabieram śmieci, bo te śmieci potem lądują na terenie przewozu i płaszczą tam, czy ewentualnie nowe kłody.
ma temat, ten, bo to są takie tematy no, grube. Natomiast w innych sprawach też bym prosił o jakąś interwencję do pani Basi, żebyśmy ten okres jakiś później, no prosił o takie no, 30 dni takiego spokoju, w sensie, żeby oni opanowali sytuację. Mają też trudną sytuację. Ja mam do pytania odnośnie do żyny dzielnicowej naszej, jak wygląda sytuacja. Czy będą w ogóle? Tak, w tym roku będą, z tego co wiem, to komisja zapytała klub sportowy, znaczy tak jest tam Łożenko, zapytała się, czy mogą być w Płaszowie. Ja wyraziłem na to, że jeżeli nie mogą być na Rybitwach, na przewozie, były już kiedyś w Płaszowie i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym roku były w Płaszowie dożynki. I tylko, że nie mam w tej sprawie nic jeszcze na piśmie, bo to bardzo rozmowa, ale rozumiem, że nie mówię, rozumiem, że to jest decyzja, komisja podjęła jakąś uchwałę, czy nie podejmowała. I jeszcze nie wiadomo, kiedy będą konkursy. To znaczy, jeśli, ja powiedziałem kiedyś, przepraszam bardzo, jeśli miałyby być, to druga niedziela września. My mamy, proszę Państwa, wynajmowany obiekt na różne imprezy, mamy lajkonika, jeżeli chodzi o zawody sportowe i we wrześniu jest to druga niedziela września. Ja rozumiem, że mogę, ja rozumiem, że ta sprawa jest zatestowana, to będę rozmawiał z panią dyrektor, prosiłbym panią Elę o koordynację z panią dyrektor Peruską. Ja mogę w imieniu dwóch członków zarządu klubu powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że będą to. Czy koleżanka jest zadowolona, że będzie... No... Nie, no bo pytałam się pani, będzie chowa z Domu Kultury na Rybitwach, że w podwórzu się pytają, kiedy są, gdzie są dożynki i kiedy. Nie, w podwórzu nie, miała to przecież to była ostatnia rozmowa na ten temat. Oczywiście, że tak. Mnie się pyta, co drugi dzień u ciebie. To trzeba się to usłyszeć. Nie, no, panie wolne, to słucham pana. Takie mamy zapytanie. Proszę bardzo. Bo nie ukrywam, że sprawa takiego jednego wojska, rolnika, tych dzielnicy, wojewody, zawodu profesyjnych i tak dalej. Czy zarząd posiada wiedzę, w jakim stanie technicznym, nie znany dzisiejszy rolnik, czy tam się kawy ofiary, działa funkcjonuje prawidłowo, nic nie brakuje, jest oczyszczany, woda jest w kabinach, tak? Jest. Krany są. Panie Burku, zaskoczę pan. Siatka jest cała. Wszystko. Jest już, na pewno. Oczywiście. Muszę panu powiedzieć, że w związku z tym, że pani dyrektor napisała wniosek o dofinansowanie kurnika, ostatni zarząd przejechał się. Nie w ramach kurnika, tylko nie, w ramach PiS-u. Muszę panu powiedzieć, że spisaliśmy w tej sprawie stosowną notatkę. Jest to w dokumentach. A czy jest możliwość zapoznania się z panem? Ale teraz są wolne wnioski. To ja mam bardzo prośbę, żeby na następnej sesji przeczytać tą dodatkę. Żeby dokumenty, które są gdzieś tam, były jawne, żeby pan zaraz... Ja proponuję ją zaskanować i wysłać mailem każdym. Ale panie Wolko, powiem panu więcej. Na co zdjęcie. Także panie, nie jest pan na bieżąco, bo nie wszystko funkcjonuje jak należy. I bardzo by pan myślę, pan tak się ważne, że dzieci grają. Wody nie mają, tam pourywane baterie, to jest nieważne. Pan wie, panie Bogu, gdzie to wojsko jest? Panie Jacku, no, muszę pana zmartwić. No, kilka nie, ale proszę państwa, wakacje już idą, pani Basia, bo już jest. Panie pana zdjęcia. Kolega Janusz. Nie, kolega jest pytanie. Nie wiem, czy do pana, czy do pani Basi? Do pani Basi. Pokazuję dwa. Kiedy zadał jeden? Nie, napisałem do pismo w sprawie rogu melioracyjnego. Proszę pisma w sprawie. Ale wczoraj pytanie też na sprawie tego. Szybkie pytanie, klienci innego typu. Jak się ma sprawa dzwonów w tej nowej ustawie? Powiem tak. Będzie, to, co rozmawiałem z panem dyrektorem, będzie więcej dzwonów do segregacji niż teraz. System, sygnał, że będzie mniej zgodów, jest nieprawdziwy. A do kogo się w tej sprawie zwracać? Ale proszę państwa, ja nie komentuję, nie mówię, co powinno być. Informacje pytam się pana prezesa. Panie prezesie, czy zostaną zabrane dzwony do segregacji? Czy będzie, czy nie? Nie, wręcz odwrotnie, dzwon do segregacji przybędzie. No bo
Proszę bardzo. Panie prezydencie, nasze dzielnice gminy Błyskawioka Baletowy była przeznaczona na pierwsze dzielnice. Nie wiem. I następna będzie do Krowej Rzeszki. Gdyby można było interesować, żeby związku z tym, że nie zrobić... Ale pierwszy tydzień lipca to już mamy za sobą. Nie wiem, czy będzie pracę. Nie wiem, jak jest, bo w sobotę jeździli byli tylko sąsiadki, dzieli śmieci, ale się stanie. Pani Wieśniu, co się stanie? Ale nie proszę, bo może sobie harmonogram. Tam wszystko jest... Wezmę od prawej strony. Proszę pana, ja wnioskowałam o nową lokalizację dzwonu i przyszło pismo do rady, że to była tylko promocja i zbiórek ekologicznych ekologicznych odpadów i że nigdy nie będzie więcej stawianych tych dzwonów. Jestem za. Teraz druga sprawa, wielko zawarta. To samo odpowiedzieli, że uruchomili nowy budżet. I że nie będzie. No i tak. Jak to jest? Proszę pana, ja sprawa jest. Ale proszę państwa, tak? Szanujmy się, co może wnioski jest. Nie zakończymy jeszcze sesji, dokończmy wypowiedź państwa. Ja w sprawach zieleni rozmawiałam z MPO. Proszę pana, tam nie wiedzą ludzie, nie wiedzą co czyni lewica czy prawica. I ja proponuję, żebyśmy jako, ale oczywiście po pierwsze, spotkali się z tymi panami, z MPO i z zieleni. Ja już realizowałam panu, jak oni zmieniają koszerki. To jest skandal. Jedzie traktorem, resztę boki zostawiają, bo dwóch, trzech tygodniach przystępują do boki. To gnije wszystko. Niszczą, po prostu te trawniki niszczą. Teraz to samo jest z tymi koszami i przy ulicy. Kto to robi? Czy to robi Ziki? Czy to MPO odpowiada za wszystkie śmieci w mieście. No proszę, na czystość. Ale ja myślę, dajmy miesiąc faktycznie. Dlatego mówię, zbierajmy wtedy informacje. Chwileczkę. Ja chcę wyjaśnić sprawę Parku Bednarskiego. Ponieważ pan mówił, że oni wystawili faktury na bo to też SIDO. Ale co ja wystawiłem? Nie, że na 200 hektarów czy coś takiego. Pani Basiu, ja to jest w sposób oględny, że z całego Krakowa byłem... No całego! Oj Boże Święty, proszę pana, ja codziennie jestem rano przed 7 i widzę, jak oni pracują z SIDO. SIDO właśnie. SIDO. Czy SIDO? Parku Bednarskiego. 5 przyjeżdża, jeden zbiera śmieci, resztę siedzi i udaje się pracować. Ludzi to do białej gorączki doprowadza. Ostatni, ja mówię, proszę pana, tam jest jeszcze piasek później. Liście z ubiegłego roku, wie pan, miesięcznie. To wszystko gnie. Jak się przygotuje, jak się zresztą jest na sprawie Parku Bednarskiego, to ale zaraz, jeszcze dokończę. Trzy dni temu przyszło do Świętała Jezusa Centrum. Proszę pana, nie kręcił, bo z tym SIDO rozmawiali, mówię, kiedy tych nierobów wyrzucicie proszę. To proszę pana, ja mówię, ani nie grabione, naprawdę to jest skandal, ani nie zamiatane. Nie zamiatane, to on powiedział tak, że firma każe im tylko zbierać śmieci. Ale dowiemy się z Lidu, kto odpowiada za Park Bernackiego, kto kosi no, SIDO. Proszę pana, nie czekaj. Ale pani Basiu, na spokojnie, prośmy nie popisma się. Dziękuję. Na mnie to jeszcze jedno... Panie przewodniczący, ja nie będę pisać żadnych bo będę się załatwiał. Ale ja chcę, żeby pani, proszę państwa, nie jeszcze sprawę. Sąd do wzięcia gazetki zapraszam i jednocześnie przypominam, sesja następna 13 sierpnia i omawiamy jako główny sprawę. Była informacja, żeby przesłuchać. Proszę przesłuchać uwagi do
radę, do komisji, do zarządu. Dzisiaj to nie ma. Ale proszę, żeby tym powiedzieć.